Chodzić, zdarza się czasami chodzić w koszulce bez stanika, nie? Nie. Zdarza ci się? Nie. Przypuśćmy, że ci się zdarzyło. Okej. Okay. Ukradli ci, nie jechać metrem, ukradli ci stanik. To bym sobie oczy podbiła. No właśnie, i nagle tańczysz, nie? I jest tak, że na przykład masz podbite oczy, czy nie? Wiesz co, po tygodniu tańczenia quickstepa, jakbym chodziła bez stanika, to bym miała piersi po kolana. Niemożliwe. Tak. Naprawdę to jest... No po prostu skóra się wyciąga, jak tańczysz, jak chodzisz bez biustonosza. Aha. Czyli one się przegrywają z grawitacją? No. Piersi, grawitacja 0-1. No i tak kiedyś przegrałem z tą grawitacją. Nie, jak będziesz dbała. No, dbaj, pamiętaj, ty jesteś ambasadorem polskiej kultury. No. Jak co drugi Brytyjczyk, myśląc Polska, myśli tak, zjedzone łabędzie w parku, obsikane ulice i Iga wyrwał. O Boże. Super. Zrobiliśmy taki eksperyment. Poszedłem do sklepu i powiedziałem, będzie u mnie Iga wyrwał. A pani mówi, nie ma problemu, panie Kubo, i ciach. Za mały. No, największy, jaki był w Polsce. Specjalnie dla ciebie, zobacz, z tym, Kuba Wojewódzki. Mój chłopak się ucieszy. Na pewno. Iga, to dla ciebie, naprawdę. Super. A powiedz mi jeszcze coś, mam tutaj drugi dla naszych tych. Podpiszesz, dobrze? Potem dla fanów. Wyobrażasz sobie? No. To potem, kochania, kochana, potem.